Artur Mazur, klatka po klatce za nami ważenie przed galą XTB KSW 98, a ze mną nowy nabytek organizacji KSW, Daniel Skibiński. Witaj w KSW, Daniel. Witam, cześć. Czy powinienem zacząć od gratulacji po tym transferze? Bo doskonale wiemy, że ta twoja kariera w ostatnim czasie to był, tak mogę to powiedzieć, taki roller coaster. Trochę tak było, czyli roller coaster, ale myślę, że też, no, że możesz pogratulować, bo jestem zadowolony z tego, cieszę się, że tak się stało, więc jak najbardziej przyjmuję te gratulacje, ale na takie prawdziwe gratulacje to przyjdzie czas jutro. To najbardziej zabiegał o ten transfer? Daniel Skibiński, organizacja KSW, Paweł Kowalik, a może gość, który tam sobie cały czas robi zdjęcia z kibicami, czyli Mateusz Gamrot, bo wiem, że Mateusz Gamrot to był człowiek, któremu też zależało na tym, żebyś trafił właśnie tutaj. Myślę, że to jest zasługa wielu osób, między innymi te osoby, które wymieniłeś. Też okoliczności do tego się przyczyniły, że faktycznie jestem tutaj dzisiaj. Tak jak powiedziałem, ta twoja kariera przypominała roller coaster w ostatnich latach. Dlaczego tak się działo? Czy jest jakiś jeden główny powód, czy złożyło się na to wiele, wiele powodów? No bo pamiętamy, co było w Babilonie, pamiętamy, co było po Babilonie, wzloty, upadki. No i tak to wyglądało w ostatnim czasie. No oczywiście, że to mnóstwo rzeczy się to złożyło i to nigdy nie jest jedna rzecz. Myślę, że będzie jeszcze czas o tym dokładnie porozmawiać, poanalizować, ale cieszę się, że jestem już na dobrej drodze i z optymizmem spoglądam w przyszłość. Wierzę, że najlepsze jest jeszcze cały czas przede mną i czekam na wyzwania, które mam nadzieję znajdę tutaj właśnie w KSW. Zmiana organizacji, ale też zmiana klubu. Ja domyślam się, że dla ciebie to nie była łatwa decyzja. Pytam o to, bo nie rozmawialiśmy na ten temat. Co było głównym powodem zmiany Ankosu na Czerwony Smok? No tutaj też to jest głębszy temat i nie chciałbym teraz tego poruszać, bo to jest bardzo obszerny temat, ale faktycznie na ten moment trenuję w Czerwonym Smoku, między innymi, bo trenuję też z Marcinem Bilmanem, trenuję w studiu Move Better i wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy mi pomagają w mojej karierze. I bardzo dobrze się odnajduję w tym. To było dobre posunięcie z mojej strony, dobra zmiana i właśnie to pozwala mi patrzeć optymistycznie w przyszłość. No i znowu wymienię to nazwisko człowieka, z którym mam nadzieję będę mógł pogadać. Na ile to on miał wpływ na ten transfer? Bo ja pamiętam taki wywiad z Gamerem, w którym on mówił, wręcz był zaskoczony. Dlaczego twoja kariera tak wygląda? Czy faktycznie Gamer to jest ktoś, kto w jakiś sposób miał wpływ na te decyzje i czy ten jego mental, którym on zaraża, też w jakiś sposób na ciebie wpłynął? Bo ten człowiek ma swoją teorię przyciągania. Wiadomo, że kariera MMA, zawodnika MMA bywa różna, raz się przegrywa, raz się wygrywa, ale to, jaki mental ma ten człowiek, no to jest niesamowite. No tak, no nie da się ukryć. Mamy z Gamerem bardzo dobry kontakt, bardzo często sobie nawzajem pomagamy. On mi pomaga, ja jemu pomagam. W różnych momentach, decyzjach i tak dalej, więc jest ważną osobą, która też jest przy mnie. Tutaj miałeś się mierzyć z Wiktorem Zalewskim, no ale los chciał inaczej, kontuzja Wiktora. Jaka była twoja pierwsza reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że jednak do tego pojedynku nie dojdzie i że będziesz wyrównywał rachunki z Leonardo Damianim, z którym no nie tak dawno miałeś okazję się mierzyć? No szkoda. Najpierw pomyślałem, że faktycznie no szkoda, bo czułem się dobrze przed tym pojedynkiem właśnie z Wiktorem. Chodzi mi o plan i to, co już ułożyliśmy na tą walkę. Była też dobra szansa dla mnie z tego względu, że to była walka w common evencie z zawodnikiem z rankingu KSW, więc jak na wejście do organizacji to byłby dobry start. No ale no trudno, no Wiktor wypadł, dostałem w sumie ultimatum, dostałem tylko jedną możliwość, którą oceniam, że to bardzo dobre. Jeśli faktycznie doszło już do zastępstwa, no to chyba lepiej nie mogłem trafić, z tego względu, że jest to mój pierwszy rewanż w takim krótkim okresie też czasu, czyli nie jest to rewanż po 5 latach, tylko po pół roku. Moja ostatnia walka, do której się mocno przygotowywałem, więc mogę po prostu zrobić to jeszcze raz i zdecydowanie lepiej. Będziesz mógł to zrobić jeszcze raz, a czy jeśli
poprowadzisz ten pojedynek tak samo jak poprzedni, to czy uważasz, że ten werdykt może się powtórzyć? Bo jednak ten werdykt przed pojedynkiem to jest chyba temat numer jeden i słowo kontrowersja, które też jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie wiem, tego nigdy nie sprawdzimy, ale wiem, co zadziałało w poprzedniej walce, wiem, co chciałbym jeszcze dodać, co chcę zrobić lepiej i zamierzam to jutro zrobić. I jeśli wszystko zrobię tak, jak planuję, no to wygram tą walkę, oczywiście, że tak. Słowo kontrowersja to padło nawet z ust dyrektora sportowego organizacji KSW, pada z ust dziennikarzy. Zastanawiam się, czy ciebie to powoli zaczyna denerwować, czy może wręcz przeciwnie, motywować. Ja rozumiem po prostu takie określenia, takie informacje odnośnie czy pojedynków walk po prostu są przyciągające, to są magnesy, więc ja to rozumiem, ale w żaden sposób nie dokładam sobie jeszcze dodatkowej presji z tym związanej. To był wynik, werdykt, który tak na dobrą sprawę też nie zależał ode mnie, więc ja podchodzę do tego jak do każdej walki i tak jak mówię, nie dokładam sobie nic innego oprócz samego ciężaru tej walki, jak do każdej innej. Tutaj miałeś okazję na tej scenie troszeczkę porozmawiać z Leonardo Damianim. Jakbyś mógł zdradzić, czego dotyczyła ta rozmowa, bo ja w pierwszej chwili myślałem, że to on rozpoczął konwersację. Okazało się, że to jednak ty. No to słuchamy, bo kibice lubią takie smaczki. Zapytałem się, co się stało, że nie zrobił uwagi. On powiedział, no tak czasami się zdarzy i widzimy się jutro i tyle. I nie było zbyt obszerna rozmowa. Dotyczyła bardziej niezrobienia wagi przez niego. Ale on, mam wrażenie, że kibice, biorąc pod uwagę, że on tak powiedzmy z kanapy tutaj skoczył, sam się zgłosił, to mam wrażenie, że chyba został rozgrzeszony. Jak ty do tego podchodzisz? No bo jednak niezrobienie wagi w wielu przypadkach jest traktowane jako takie, powiedzmy, zagranie nie fair. Ale wydaje mi się, że tutaj w przypadku Włocha no nie widzę jakiejś takiej wielkiej afery. Nawet gdzieś oglądałem wywiad z Wojsławem i on też tutaj, że tak powiem, przychylnym okiem spoglądał na to, co się stało. No tak, no 600 gram to też nie jest kilka kilogramów, więc nie jest to jakiś tam skandal. Dołożył mi kilka dolarów do kieszeni, więc no, nic to za bardzo nie wnosi, nic to nie zmienia i jutro robię to samo. A jakiego skibę zobaczymy w klatce KSW? Mówią, że wiesz co, nie wiem, czy z takiego starego lisa może spalić taki debiut, ale tak mówią, że debiut w KSW spala, więc jak to jest u ciebie? Zobaczymy, skiba 2-0. Czy coś w tym czasie, kiedy jesteś w Czerwonym Smoku, udało się fajnego wprowadzić, zmodyfikować? To była ewolucja czy rewolucja? Gdzie? No nic się nie nauczyłem, nic nie robię nowego, cały czas to samo. Będę klinczował. Nie, no oczywiście, no cały czas się rozwijam, z dnia na dzień cały czas się rozwijam, trenuję ze świetnymi osobami, sparring partnerami, trenerami, więc cały czas podnoszę sobie poprzeczkę, podnoszę swoje umiejętności, więc tak, no i po to robię, żeby demonstrować to później w klatce, więc tak. No. Słuchaj, no skoro mówisz o klinczerach, to jest w KSW taki klinczer słynny, nawet siedzi na tronie w tej kategorii wagowej, czy tam sięgają ambicje Daniela Skibińskiego, który właśnie dołączył do KSW? No oczywiście. Przeszedłem tutaj po złoto. Oczywiście muszę przejść drogę od pierwszej walki aż po tron. Ale oczywiście, nie wiem, czy jest inny zawodnik, którego byś zapytał w KSW, który nie celuje w pas kategorii? No myślę, że nie. I oczywiście, to jest mój cel główny, ale nie zamykam się tylko myśleniu o posiadaniu pasa, tylko muszę przejść swoją drogę, muszę wygrać jutrzejszy pojedynek i następne. Życzę powodzenia na tej drodze i będę się jej bacznie przyglądał. Powodzenia, Skiba. Dziękuję.